mam na imię Magda, jestem autorką bloga Hello Morning i witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Przy okazji zapraszam do subskrybowania, bo niebawem pojawią się kolejne przepisy i kolejne przepisy i kolejne filmy. Dzisiaj przygotuję dla Was coś, co nie jest do końca w moim stylu, bo nie jestem wielką fanką słodyczy, bardziej lubię je piec niż jeść. W dodatku będą to słodycze na piwie, za którym również nie przepadam. Ale od czasu do czasu, zwłaszcza gdy zbliża się tłusty czwartek, patrzę nieco bardziej przychylnym okiem na słodkie, pełne cukru, smażone słodycze, takie jak pączki czy donaty. Od razu mówię, że będą to pączki w pełni roślinne, wegańskie. Od prawie 9 lat na swoim blogu staram się udowodnić, że wypieki wegańskie są co najmniej równie dobre, jak nie jeszcze lepsze niż te tradycyjne. I pomimo, że mamy rok 2018, na świecie myślę, że już są pewnie setki, jak nie więcej, wegańskich, roślinnych pączkarni, nadal wiele osób wątpi w to, czy można piec wegańsko i pysznie równocześnie, czy w ogóle wegańskie pączki mogą wyjść i czy się do czegokolwiek nadają. Wiele osób uważa, że nie. A ja dzisiaj postaram się temu zaprzeczyć i pokazać, że rzeczywiście używając całkiem prostych, nieskomplikowanych składników możemy upiec pyszne wegańskie donaty, czyli oponki po polsku. Co potrzebujemy, żeby upiec nasze pączki? Przede wszystkim mąkę. Ja polecam typ 550, najlepszy do wypieków drożdżowych, ale jeżeli użyjecie jakiegokolwiek innego, to będą równie dobre. Czy można używać mąki drożdżowej, razowej? Tutaj byłabym troszeczkę sceptyczna, bałabym się, że te pączki będą zbyt ciężkie, ale myślę, że na przykład wymieszanie pół na pół jak najbardziej da radę. Co jeszcze? Oczywiście wspomniany już cukier nieszczęsny, u mnie trzcinowy, piwo, najlepiej ciemne, ale może być równie dobrze każdy inny rodzaj piwa, mleko kokosowe, ocet, olej i oczywiście drożdże, bez których drożdżowych wypieków nie zrobimy. Ja używam drożdży świeżych, możecie użyć oczywiście drożdży suszonych. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od przygotowania zaczynu, tudzież roszczynu, czyli pokruszenia naszych świeżych drożdży do miski. Ja od razu wszystko robię w tej misce, w której będę przygotowywała ostatecznie ciasto, więc kruszę nasze drożdże, które wyglądają w ten sposób. Dodaję mniej więcej łyżkę cukru, dwie łyżki, dwie, nawet trzy łyżki mąki. I na końcu wlewam około 200 ml ciemnego piwa. Delikatnie to przemieszam wszystko. Dobrze. Przykrywam i odstawiam na około 10 minut, żeby zaczął nam pracować. W międzyczasie piję kawę. No dobrze, 10 minut minęło, nasz zaczyn jest gotowy i teraz czas na pozostałe składniki. Zaczniemy od dodania cukru, tak jak już mówiłam wcześniej, ja dodaję cukier trzcinowy. Następnie dosłownie szczyptę kurkumy, która sprawi, że nasze pączki będą delikatnie żółciutkie. Szczypta soli, również już wcześniej odmierzona. Około 50 ml oleju. Najlepiej takiego o neutralnym smaku, rzepakowego, słonecznikowego, jakiś olej ryżowy. Mleko kokosowe, też 200 ml, podobnie jak piwa. Raczej takie płynne mleko kokosowe, nie to zwięzłe i odstałe w lodówce. I na koniec ocet, który sprawi, że nasze
pączki nie będą tak bardzo chłonęły oleju, w którym później będziemy je smażyć. Dobrze. I teraz dodaję po łyżce mąkę. I mieszam na początku drewnianą łyżką. Jeżeli macie mikser planetarny, to oczywiście, zresztą ja też taki posiadam, możecie go użyć do wyrabiania ciasta, natomiast dla mnie pieczenie ciasta drożdżowego to też swego rodzaju terapia zajęciowa. I po prostu lubię to ciasto wyrabiać, mieszać, wtedy mam czas, żeby sobie trochę pomyśleć, a poza tym relaksuję się przy tym i odreagowuję stresy życiowe. I teraz mój ulubiony moment, czyli wyrabianie ciasta ręcznie. Wiem, że niewiele osób to lubi, bo przecież mąka brudzi, ciasto brudzi, ale ja to lubię, bo to jest, tak jak już wspomniałam, relaks i wyrabianie mięśni przy okazji. Taka moja mała siłownia, po której zjem pączki. I tak przygotowane ciasto drożdżowe wkładam z powrotem do miski, która jest przysypana wypuszczoną, poproszoną mąką i trochę czyszczę ręce z pozostałości ciasta. Ponownie przykrywam ścierką czystą i odstawiam na minimum godzinę do półtorej, żeby ciasto nam pięknie wyrosło. Prawie półtorej godziny minęło. Ja w tym czasie zdążyłam wyprowadzić psa na spacer. A ciasto, jak widać, pięknie wyrosło i podwoiło swoją objętość, więc mogę ze spokojem wyciągnąć je z miski, przełożyć na opruszony mąką blat i jeszcze chwilę powyrabiać. Wyrobione ciasto możemy podzielić na dwie części i ja tak najczęściej właśnie postępuję. Dzielę na dwie mniej więcej równe części, oczywiście jeszcze troszeczkę opruszam je mąką. Jedną część pozostawiam na blacie, drugą przykładam jeszcze na chwileczkę do miski. Teraz będzie najważniejsza część, czyli wycinanie. Teraz tak. Oczywiście możecie użyć gotowych jakichś foremek do wycinania oponek. Ja zazwyczaj używam po prostu szklanki, kubka z jakimś takim w miarę wąskim rantem i czegoś, czym można wyciąć środek, czyli albo jakichś takich kieliszków jak od wódki, albo takich kieliszków od syropów. Są też gotowe takie krążki, oczywiście można kupić w jakichś sklepach z akcesoriami cukierniczymi do wycinania środków z oponek. I teraz nasze ciasto musimy rozwałkować mniej więcej na grubość około centymetra. Odstawiamy na około 20 minut, żeby troszeczkę zwiększyły swoją objętość, trochę urosły, a w międzyczasie rozgrzewamy olej. Ja najczęściej używam oleju słonecznikowego, ale może tak naprawdę być dowolny tłuszcz roślinny. Pączków wcale nie trzeba smażyć na smalcu, więc po 20 minutach powoli będziemy je obsmażać i możemy też w międzyczasie przygotować lukier, o którym też później Wam troszkę opowiem. Teraz nadchodzi najbardziej niebezpieczna część przygotowywania pączków, faworków, oponek i wszystkiego innego, co robi się na głębokim tłuszczu, czyli na przykład falafeli również, czyli właśnie smażenie na bardzo, bardzo gorącym, rozgrzanym tłuszczu. Ja będę przykładała moje pączki do garnka na tłuszcz przy pomocy rąk, natomiast jeżeli boicie się, możecie użyć
jakieś tutaj chociażby tego typu łopatki, które z kolei ja użyję do wyławiania pączków. I bardzo ostrożnie, delikatnie wkładam na rozgrzany olej słonecznikowy. Pączki smażymy mniej więcej przez 60 do 90 maksymalnie sekund z każdej strony. Tak minuta do półtorej, w zależności od tego, jak mocno mamy rozgrzany tłuszcz. Muszą się one zrobić brązowe, nie za ciemne oczywiście. Usmażone pączki przekładamy na papierowy ręcznik najlepiej, żeby troszeczkę je z tego nadmiaru tłuszczu odsączyć. No nie jest to zero waste niestety. I teraz z kolei bardzo bezpieczna i przyjemna rzecz, czyli lukrowanie donutów. Ja z reguły robię po prostu lukier, jeden opierający się na soku z buraków, który jest różowy, i lukier z sokiem z cytryny bądź limonki i wodą różaną. Możecie oczywiście obsypać je po prostu cukrem pudrem albo cukrem pudrem wymieszanym z cynamonem. Dobrą opcją jest też czekolada, którą rozpuszczacie, polewacie donaty i posypujecie na przykład orzechami. Ja tymczasem, żeby dłużej nie mówić, bo trochę mi się śpieszy i chciałabym już spróbować tego, co uczyniłam, zacznę moje lukrowanie. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać, że wegańskie pączki to nic trudnego. Ze spokojem możemy przygotować je bez użycia jajka, mleka i czegokolwiek. Usmażyć na tłuszczu roślinnym, a nie na smalcu. Ja zaraz spróbuję jeszcze. Jest lekko ciepły. Wygląda, pachnie pysznie, różano. Tak jak wygląda. Każdy ten pączek jest troszkę inny. Ale myślę, że w tym tkwi też ich piękno. I co mogę powiedzieć? Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału. Wpadajcie na Hello Morning nie tylko na YouTubie, ale również na blogu, na Facebooku, na Instagramie. Widzimy się tam. Śledźcie, co poczyniam w kuchni, nie tylko. A ja tymczasem testuję. Tu jest pięknie żółty od kurkumy. Naprawdę smakowity. Myślę, że mało kto powiedziałby, że ten pączek jest wegański czy niewegański. Po prostu by nie odróżnił go od klasycznego, zwykłego pączka z cukierki. Pycha. Jajka?